Ahoj, tutaj Hubert Jarzębowski i witamy Was na pierwszym spotkaniu podróżniczym Highway zatytułowanym Macedonia, góry, kultura i kuchnia. Macedonia i Albania są teraz dwoma krajami w Europie, które są najbardziej otwarte i najłatwiej do nich się dostać. Nie trzeba testów, dojechać można tranzytem również bez testów, więc są to chyba najlepsze pomysły na majówkę, jakie można mieć. My sami 29 kwietnia ruszamy do Macedonii z grupą. Jesteśmy już spakowani, pełni entuzjazmu. No i w intencji tego, żeby się nam ta wycieczka udała, żeby wszystko poszło dobrze, postanowiliśmy pokazać Wam trochę tej naszej Macedonii. Prezentacja zatytułowana jest Góry, kultura i kuchnia, bo to jest właśnie to, co w Macedonii jest najpiękniejsze i to jest też to, co lubimy najbardziej jako podróżnicy, jako organizatorzy. Bo są piękne, puste zupełnie góry, w których przez cały dzień można wędrować i nie spotkać nikogo. Są naprawdę wspaniałe perełki architektury, kultury. Popatrzcie tylko na cerkiew świętego Jana Teologa w Kaneo, dzielnicy Ochrydy nad Jeziorem Ochryckim. No to jest prawdziwa perełka. No jest perełka, przede wszystkim jest to naprawdę adekwatne słowo, bo w Jeziorze Ochryckim, właśnie nad Jeziorem Ochryckim wytwarza się perły, ale takich pięknych miejsc w Macedonii jest naprawdę bardzo dużo. Chociaż kraj jest mały, to gdziekolwiek się nie pojedzie, można zobaczyć takie cerkwie, malowane meczety, starożytne obserwatoria astronomiczne, no cokolwiek się nie wymarzy, to jest. No i po wycieczkach górskich zawsze czeka nagroda w postaci kuchni, a w Macedonii być może jest najlepsza na całych Bałkanach, dlatego że te warzywa wyhodowane na macedońskim słońcu, bez chemii, połączenia tradycji i jugosłowiańskiej, i tureckiej, środkowoeuropejskiej, mnóstwo smaków i kolorów. Kuchnia jest bardzo zróżnicowana i naprawdę cieszy człowieka, szczególnie po wycieczce górskiej. Patrzcie, to jest mapa Macedonii w lekkim trójwymiarze. Niektórzy ludzie się pytają, czy w Macedonii są góry. No i odpowiedź, tam są prawie same góry. 80% kraju to są pasma górskie. Tak naprawdę nizin jest bardzo mało, tylko w miejscu, gdzie rzeka Wardar wpływa do Grecji, jest kawałek niziny. Natomiast w całym kraju, cały kraj pokryty jest pasmami górskimi, których jest kilkadziesiąt. Wiele z nich nawet nazwy całych pasm nie mówią nic turystom, a szkoda, bo są to tereny piękne, rzadko odwiedzane. Pięć pasm jest wyższych niż nasze Tatry, bo i Korab, i Pelister, i góry Szar, i góry Jakupica, i góry Nidże, to są wszystko pasma przewyższające 2500 metrów, więc nie mówimy tutaj o jakichś niewielkich pagórkach, ale o naprawdę prawdziwych, ciekawych górach. Sama Republika Macedonii, zwana teraz Północnej, jest najmłodszym krajem w Europie, bo taki kraj jak Macedonia Północna istnieje w Europie dopiero od 2019. Natomiast sama Republika Macedonii niepodległa jest od 1991 roku, od września, kiedy po referendum odłączyła się od Jugosławii bezkrwawo w odróżnieniu od Bośni czy Chorwacji. Natomiast istnieje na mapie dopiero te 30 lat, ale przecież historia tych ziem jest bardzo stara, bo przecież każdy wie, każdy słyszał o państwie macedońskim Filipa i Aleksandra Macedońskiego, potem byli tutaj Rzymianie, potem panowało tu cesarstwo bułgarskie, ścierały się tu wpływy Turków, Serbów, Greków, no i na koniec powstała ta Jugosławia. Sama Macedonia oczywiście jest terminem szerszym niż dzisiejsza republika. Tutaj jest historyczny ten region Macedonii. On dzieli się na trzy największe części. Ta nasza Macedonia, Republika Macedonii, to jest Macedonia Wardarska nad rzeką Wardar, na cześć której jest nazwany najlepszy klub piłki ręcznej w Skopie, Wardar Skopie, któremu warto kibicować. W Grecji pod górami Pirin znajduje się Macedonia Pirińska, natomiast
w Grecji jest Macedonia Egejska, czyli jedna Macedonia, jedna część regionu jest nazwana na cześć rzeki, jedna na cześć gór, jedna na cześć morza. I właśnie przez to, że w Grecji znajduje się też Macedonia Egejska, a to właśnie ona była przecież ośrodkiem państwa Aleksandra i Filipa, stąd powstał cały ten konflikt o nazwę, który zakończył się zmianą nazwy na Macedonia Północna, o której jeszcze powiemy. Ale zacznijmy od tego, co lubimy najbardziej, czyli od wycieczki górskiej na najwyższy szczyt Macedonii i Albanii, czyli na Korab. Jak wszystko w Macedonii i w Albanii, także ta góra nie mogła pozostać bez jakiejś historii starożytnej, jeszcze udowadniającej, że to właśnie na terenie tych krajów znajduje się to, co jest najbardziej starożytne na świecie. A więc według Albańczyków i Macedończyków na górze Korab rozbiła się Arka Noego. Zapomnijcie o Araracie w Turcji. Tak naprawdę Arka Noego rozbiła się właśnie na Korabie. Jego nazwa upamiętnia to po staropolsku korab, to przecież jest łódź, okręt. Jeszcze niektórzy dopatrują się tam, że to jest nazwa jakiegoś słowiańskiego boga morza. Natomiast nazwa tej góry jest dowodem na to, że tu właśnie Noe rozbił się ze swoją arką. Góry Korab są przedłużeniem gór Szar. Krajobraz jest tam bardzo polodowcowy. Są to jedyne alpejskie polodowcowe góry w Europie, ale oprócz tych kotłów polodowcowych czy ścian, przede wszystkim są to wielkie połoniny, na których latem chodzą ogromne ilości owiec, krów i przestrzenie są tutaj nieprawdopodobnie ogromne. Góry Szar przecież mają największe połoniny w całej Europie, ponad 500 km kwadratowych. Na góry Korab to jest jeszcze ich dłuższe i bardziej godne przedłużenie. Nasz szlak, którym się najbardziej klasyczny szlak na Korab, zaczyna się w placówce Straży Granicznej Strezimir. Tam jest domek, w którym siedzą sobie pogranicznicy, bardzo się nudzą, trzeba do nich przyjść, pokazać dokumenty. Każdemu oczywiście pozwalają wyjść na korab. No i wejście na samą górę to jest pętelka 16 km z takim porządnym przewyższeniem 1300 metrów. W normalnych latach jest możliwość przejścia z Albanii do Macedonii przez szczyt Korabu, przez granicę. Tylko procedura jest długa i skomplikowana, ale się da zrobić. Nie chwaląc się, my byliśmy pierwszą grupą w historii, która tak właśnie zrobiła. Przeszliśmy z Albanii, z Radomira do Macedonii, do Strezimira, czyli od kochającego pokój do szczegącego pokój przez wierzchołek Korabu. Właśnie. Na wierzchołku jak najbardziej widać, w jakich państwach on się znajduje. Lokalni Albańczycy, przede wszystkim jeden, bardzo lubią wychodzić na wierzchołek w strojach ludowych i pozować z flagą Albanii. Oczywiście podejrzewacie, że biorą za to pieniądze, ale oczywiście robią to dla dobra kraju i dla czystej przyjemności. I pan, który tutaj wychodzi kilkadziesiąt razy w roku i można sobie robić z nim zdjęcie, jest wręcz oburzony pytaniem, ile za to bierze. Oczywiście, że nic nie bierze, robi to ku chwale ojczyzny swojej. Latem są to tereny pasterskie. No i jeszcze kilkanaście lat temu tak naprawdę całe góry Korab były odwiedzane głównie tylko przez pasterzy chodzących ze stadami, którzy w ogóle nie interesują się granicami, bo przechodzą z Albanii do Macedonii i z powrotem, oraz przez przemytników, dlatego że góry Korab i góry Szar znajdują się na najciekawszych, chyba najbardziej klasycznych przemytniczych traktach z Europy Południowej do Północnej, gdzie przemycano absolutnie wszystko, rzeczy legalne, rzeczy nielegalne, ludzi. Do tej pory tam, jak się popatrzy po krajobrazie, to widać dużo takich tajemniczych, podejrzanych dróg, które na mapie są teoretycznie wyłączone, nie działają. W terenie widać, że
istnieją. Panowie w posterunku w Strezimirze myślę, że wiedzą swoje i na niejedną grupę miłych turystów już oko przymknęli w swoim życiu. Natomiast teraz turyści już odkryli Korab i wiedzą, że naprawdę są to piękne tereny. Do czerwca tak naprawdę trzeba liczyć się z tym, że wyjdzie się z połonin, z łąk w prawdziwe królestwo zimy, więc tak naprawdę nie licząc wycieczek w lipcu, sierpniu, we wrześniu, warto sobie na ten korab jakiś sprzęt przygotować, wziąć raki, raczki, kije, no i być przygotowanym na taką zupełnie zimową wędrówkę. Natomiast później we wrześniu, w sierpniu można się cieszyć naprawdę tymi ogromnymi przestrzeniami, połoninami, widokami na kilka różnych krajów i tą przyjemnością bycia na jedynym obok Mont Blanc szczycie w Europie, który jest najwyższym szczytem jednocześnie dwóch krajów. A dodajmy, że przez chwilę nawet Jugosławii, bo jak Słowenia się oddzieliła od Jugosławii pierwsza i zabrała ze sobą Triglav, to do tego września, kiedy odeszła Macedonia, Korab był najwyższym szczytem Jugosławii właśnie. Tutaj na zdjęciu nasz pilot, lider Przemek się cieszy właśnie z tego powodu, że jest na najwyższym szczycie byłej Jugosławii. To go właśnie cieszy. No ale wolność Tomku, w swoim domku każdy na szczycie robi to, co lubi najbardziej. Można się i wyleżeć do słońca i robić selfie. Po prostu wierzchołek jest do tego stworzony. My na korabie pojawiamy się dość często. Jak widzicie, za każdym razem zupełnie inna pogoda, inna ekipa i nawet na wierzchołku korabu są zupełnie inne gadżety. Ostatnio przede wszystkim w języku albańskim, sponsorowanym przez Szwecję. Trudno powiedzieć dlaczego, ale tak właśnie jest. Natomiast wiadomo, że wycieczkę górską trzeba zacząć w mieście. Nie można, będąc w Macedonii, opuścić Skopia. Skopie jest jednym z naprawdę najciekawszych miast w Europie, ale ciekawym przede wszystkim dla zainteresowanego światem i takiego koneserskiego podróżnika. Centralny plac w Skopiu, nad centralnym placem w Skopie góruje wielki pomnik właśnie kogo? Jest to pomnik jeźdźca na koniu. Kiedyś nazywał się oficjalnie Aleksandrem Macedońskim, ale z okazji tego, że Grecja, z konfliktu z Grecją, Grecja nie pozwalała Macedończykom używać niczego, co odnosi się do dziedzictwa dawnego państwa macedońskiego, zmieniono mu nazwę na jeździec na koniu. Wszystkie podobieństwa do osób żywych i zmarłych są zupełnie przypadkowe. Obok stoi jeszcze wielki pomnik bliżej niezidentyfikowanego wojownika. Wszyscy wiedzą, że chodzi o Filipa, a jest nawet pomnik matki Aleksandra Macedońskiego. Jeszcze dodamy, że stylizowany na Angelinę Jolie, bo ona właśnie grała w filmie o Aleksandrze, jego matkę, więc tak zrobiono. To wszystko jest pokłosie wielkiego projektu, który nazywa się Skopje 2014. Skopje jest o tyle historycznie ciekawym miastem, że wielokrotnie było odbudowywane praktycznie od zera. Dlatego, że znajduje się w terenie sejsmicznym. Takie trzęsienia ziemi nawiedzały je już w starożytności, ale ostatnie było w 1963 roku. Zniszczyło 80% budynków, jakie znajdowało się w Skopie, a w odbudowywaniu stolicy bardzo duży udział mieli polscy architekci, jak Adolf Ciborowski, główny planista Warszawy, czy polscy architekci z grupy Tygrysów. Natomiast miasto było prawie zupełne do zagospodarowania. I potem już po ogłoszeniu niepodległości powstał wielki projekt, żeby ten w nowym kraju zbudować nową tożsamość i nową piękną stolicę, nową piękną starówkę. Większość budżetu miasta poszła na to, miasta całego kraju wręcz, poszła na to, żeby w Skopie wybudować.
pomnik Aleksandra Macedońskiego, Filipa, jego matki, setki pomników patriarchów prawosławnych, jakichś greckich hoplitów, każdej w miarę znanej osoby z historii Macedonii. Postawiono takie muzeum architektoniczne, we wszystkich budynkach zrobiono takie pseudomarmurowe fasady. Dodatkowo jeszcze się oni śmiali, że gdziekolwiek burmistrz był na wakacjach, to potem to się pojawiało w Skopie, bo pojawił się na przykład diabelski młyn z Londynu, coś co wygląda jak prawie że kopia mostu Karola w Pradze. Dodatkowo po Skopie jeżdżą czerwone autobusy londyńskie, po Wardarze pływają pirackie galeony, więc dużo osób nazywa Skopie w ogóle Disneylandem. Jest to naprawdę ciekawe poznawczo, bo gdzie się nie idzie, to jest po prostu, człowiek patrzy w lewo, a tam są starożytne ruiny. Tutaj są gotyckie ruiny, tu Koloseum, tu prawosławni patriarchowie. No Disneyland jest wręcz nieprawdopodobny. Najciekawsze jest w ogóle centrum Matki Teresy, która jest najbardziej znaną mieszkanką Skopie, albanką ze Skopie, które jest wybudowane we wszystkich stylach architektonicznych, jakie istniały w Macedonii jednocześnie. Więc to Skopie jest Disneylandem. Dla nas jest to ciekawe jako turystów, żeby to zobaczyć chociaż raz w życiu, no ale wyobraźmy sobie biednych mieszkańców stolicy, którzy po prostu nie są w stanie poznać swojego miasta. Wyobraźcie sobie, że na przykład w Krakowie likwidujemy starówkę i nagle budujemy zupełnie nową starówkę z taką ilością pomników. No to po prostu jest coś dość, sytuacja nie do pozazdroszczenia. Ale Skopje ma swoje jeszcze takie zupełnie autentyczne zaułki. Przecież wystarczy przejść przez ten most Karola, trafia się do dzielnicy starej Targowej, do starej Czarszii z mnóstwem wąskich uliczek, zabytków z twierdzą, z mnóstwem straganów sprzedających złoto, diamenty, suknie balowe oraz słodkości. Takie można trafić na takie specjały jak na przykład desery Erdogana czy turską baklawę Angela Merkel, co moim zdaniem nie brzmi zbyt sympatycznie. To brzmi tak, Angela Merkel, turska baklawa. Brzmi jakby ktoś ich próbował obrazić. No i jest mnóstwo takich zaułków, zaułeczków, gdzie naprawdę można poczuć jeszcze klimat, można by powiedzieć wręcz przedwojenny. Są i rękodzieło, i małe sklepiki. Jeszcze jest to świat taki prawdziwej własności prywatnej i małych biznesów, każdy tworzonych według naprawdę iście bałkańskiej fantazji. No i w Skopie jest jeszcze jedna dzielnica tajemnicza, Shuto Orizari, największa dzielnica cygańska w Europie, ale to trzeba samemu zdecydowanie zobaczyć, czy to tam jadąc, czy w świetnym filmie Księga Rekordów Szutki. Ja sam muszę przyznać, że mam w domu dresy Gucci kupione w Szutce na targu od sprzedawcy, który przy okazji je pobłogosławił i ostrzegał mnie przed satanistami z Belgradu. Więc mam święte dresy Gucci. Natomiast jak ktoś naprawdę lubi góry, no to wiadomo, że najlepiej Skopie wygląda właśnie z gór. Nad Skopiem wznosi się niskie, ale dość malownicze pasmo górskie z najwyższym szczytem Wodno. Są tam naprawdę tereny przyjemne, malownicze, takie przypominające nasze pieniny. Jeszcze przede wszystkim dlatego, że kończy się przy kanionie Matka ze sztucznym jeziorem, który można byłoby powiedzieć, że to jest ich odpowiednik takiego czorsztyna spływu Dunajcem. Jest to jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w całej Macedonii, ale kiedy się tam nie jedzie na najbardziej oblegane miejsca parkingowe autokarem, tylko się dochodzi na piechotę z góry, jest to zupełnie inne doświadczenie. Trasa ma około 10 km ze Skopie, trzeba sprytnie ominąć tereny, którymi został poprowadzony gazociąg, ale poza tym, że jest krótka i miła, to naprawdę obfituje w
wyjątkowo ciekawe miejsca, bo przecież zaczyna się przy cerkwi świętego Pantaleimona, gdzie są takie freski, że renesansowi włoscy mistrzowie by się ich absolutnie nie powstydzili. Po drodze jest jeszcze tutaj widoczna cerkiew świętego Mikołaja Szyszewskiego, w której można przystanąć na lunch. Są skały, które są najbardziej popularnym skałkowym rejonem wspinaczkowym koło Skopie. No i cała droga kończy się w tym malowniczym kanionie rzeki, kanionie Matka. Żeby na drugą stronę dopłynąć, trzeba wezwać łódź, co odbywa się typowo bałkańskim patentem. Po prostu trzeba podejść do tej blachy, walnąć w nią młotem i na dźwięk młota przypływa łódka. To jeszcze nie jest świat QR kodów i geolokalizacji. Zdecydowanie metody klasyczne są najlepsze. Zresztą podróżowanie po Macedonii jest, zawsze się widzi bardzo ciekawe wehikuły. O podróżowaniu, o drogach macedońskich można powiedzieć dużo. Kierowcy są naprawdę interesujący. Nigdy nie wiesz, kto nadjeżdża z naprzeciwka, czy jest to kierowca 90-letni, czy 9-letni, czy ma prawo jazdy, czy też może jest to kierowca myśliwca, który po prostu przesiadł się na taki wehikuł. Są w Skopiu bardzo często zaprzęg z końmi jest wyprzedzany na przykład przez Lexusa, więc można zobaczyć na drogach absolutnie, absolutnie wszystko. Drogi są na ogół dobre, z wyjątkiem może głównej autostrady, która jest nazwana na cześć Matki Teresy z Kalkuty, i właśnie lokalni się śmieją, mają taki dowcip, że nazwa ta została zrobiona tak, żeby uhonorować Matkę Teresę, która przecież zajmowała się całe życie ubogimi i miała do czynienia z ubóstwem, więc żeby ją uhonorować, utrzymują nawierzchnię w stanie ubogim właśnie, żeby też była okazja do umartwiania się i myślenia o niej, więc tak wygląda też podróżowanie po Macedonii. Natomiast ta droga, którą widzieliśmy, wiedzie do Parku Narodowego Mavrovo, czyli do macedońskiego Tybetu. On znajduje się w regionie zwanym Miaczina i jest to naprawdę takie wysokie, krasowe plateau z ogromnymi wysokościami średnimi. Też przestrzenie są nieprawdopodobne. Natomiast to, co jest najciekawsze w Parku Narodowym Mavrovo, to poza samymi drogami dojazdowymi, popatrzcie tutaj niteczka tej drogi do Galicznika, widać z góry w terenach przypominających, nie wiem, plener do Winnetou niemalże, to właśnie są ślady człowieka i tej kultury człowieka. Takim emblematycznym miejscem jest cerkiew świętego Mikołaja z XIX wieku, która znajduje się na dnie jeziora Mavrovo. To stan wody tak często się zmienia, że ta cerkiew czasami jest dostępna, że można do niej dojść, czasem jest zupełnie pod wodą, a czasami wystaje tylko i wyłącznie jej wieża, że można dopłynąć łódeczką i wejść tam do dzwonu, więc jest ta kultura, pojawia się i znika tutaj. Natomiast to, co jest naprawdę najciekawsze w okolicy, to jest kultura mijaków. Mijacy to była bardzo, a właściwie jest, ciekawa grupa etniczna macedońskich górali, która słynęła z tego, że prawie wszyscy mijacy byli wykształceni i byli słynni jako wspaniali budowniczowie, cieślowie, wykonawcy ikonostasów, rękodzielnicy. Oni żyli w izolowanych górskich wioskach, ale podróżowali po całej Macedonii, rozumianej jako region, i wykonywali tam pracę budarzy. W centrum Miaciny znajduje się monaster świętego Jana Bigorskiego, właściwie z Bigoru, bo odnosi się do nazwy skały wulkanicznej andezytu, z którego został wykonany. To poza tym, że jest serce prawosławia okolicznego, jest też ciekawym miejscem, bo jest to ośrodek rehabilitacji dla ludzi uzależnionych od narkotyków.
W Macedonii nie ma czegoś takiego jak nasz monar, natomiast osoba, która chce się wyleczyć, może przyjść właśnie do świętego Jana Bigorskiego, tam być otoczona opieką. Ci ludzie pracują też jako kelnerzy w okolicznej restauracji i się tutaj rehabilitują. Patrzcie tylko, w środku Jana Bigorskiego znajdują się takie ikonostasy, tak właśnie mijacy potrafili robić ikonostasy. Wioski mijaków są wyjątkowo malowniczo położone, ale ciekawa sprawa z nimi, to był Galicznik, to jest Lazaropole, jest taka, że są właściwie zupełnie puste. Dlatego zawsze nie wiem, czy powiedzieć, czy mijacy są, czy byli. Dlatego, że mijacy w większości wyprowadzili się stąd i mieszkają po całej Europie, po całej Ameryce, a do swoich wiosek wracają tylko dosłownie na tydzień w ciągu roku, do Galicznika, często tylko w lipcu na tradycyjne mijackie wesele, gdzie kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt par żeni się razem. Natomiast nie sprzedają nigdy swojej ziemi. Dlatego tutaj nie można sobie przyjechać, kupić sobie ziemi, wybudować pensjonatu. Cała ziemia należy dalej do mijaków. Więc domy, przechodząc się koło domów, nie ma się wrażenia, że jest się w miejscu zupełnie opuszczonym. Tam nic nie jest zniszczone. Domy są utrzymane w porządku, dookoła są kwiaty, chodzą koty, wszystko wygląda pięknie, jakby właściciele wyszli tylko na 5-10 minut. Ale tak naprawdę w całych wielkich miejscowościach nie ma zupełnie nikogo. W Lazaropolu mieszka kilkanaście osób, w Galiczniku dwie, baba i dede. Więc ta kultura jest trochę jak ta cerkiew znikająca i pojawiająca się pod wodą świętego Mikołaja. Czasem jest, czasem nie ma, a czasem po prostu się ma wrażenie chodzenia po jakichś wielkich dekoracjach do historycznego filmu. Więc to wszystko jest zupełnie puste, chociaż kiedyś tętniło życiem. Tutaj w tych okolicach na Mijaczynie proponujemy najbardziej wycieczkę na najwyższy szczyt, na Magaro. To też jest bardzo miła pętelka na pół dnia, oferująca naprawdę szerokie widoki na całą okolicę i na Krasowe Płaskowyże. Tak wyglądał Galicznik w dawnych czasach, kiedy ci mijacy jeszcze tutaj mieszkali. W tej chwili architektonicznie wygląda identycznie. Jedyne, czego brakuje, to tych właśnie mieszkańców. Natomiast z góry można zobaczyć, jak bardzo to jest wysoko, w dolinach wioski po drugiej stronie granic, w których z kolei mieszkają Torbesze, czyli macedońscy muzułmanie, słowiańscy muzułmanie. Więc jeden region, a poza Macedończykami są i Mijacy, i Torbesze, takich małych grup etnicznych tutaj jest naprawdę dużo i po prostu w każdym regionie można znaleźć jakieś takie ciekawe właśnie smaczki kulturowe, jak Mijacy czy Torbesze. A mówiąc o smakach, no to nic lepszego niż kawa u mijaków nie ma po prostu. W restauracji mijackiej koło klasztoru serwują taką prawdziwą kawę w stylu turecko-bałkańskim, czyli gotowaną w zimnej wodzie, w tygielku zwanym dżazwą, podawanym w małych takich filiżaneczkach, gdzie ona jest mocna i naprawdę człowiekowi wraca chęć do życia. Więcej niż ludzi jest w tym terenie zdecydowanie psów. I to warto pamiętać zawsze, że te tereny, nawet w parkach narodowych, są cały czas używane przez pasterzy, czy to krów, czy to owiec. A tam, gdzie pasterze, to są też i psy. A skoro to są psy w Macedonii, to nie mogą być innej rasy niż szar planinec, czyli inaczej owczarek iliryjski. Natomiast szar planinec najbardziej pasuje, bo właśnie są to góry psy z gór szar planina. Według wzorca te psy mają 35 do 45 kg, ale powiem szczerze, że to jest chyba bajka, bo 50, 55, niektóre nawet po 60 kg mają.
Kiedy pasterz jest blisko, to one są zupełnie łagodne, słuchają się go naprawdę doskonale. Te psy są trzymane krótko i wiedzą, kto jest szefem stada. Natomiast kiedy pasterza nie ma w okolicy i te psy mają wolną rękę i mogą same wykombinować, co chcą z turystami zrobić, to pomysły, na które wpadają, zwykle nie są zbyt sympatyczne dla turystów, więc trzeba zawsze o tych psach pomyśleć i zachowywać się trochę jak w Gruzji i w Kaukazie, zawsze mieć czujny wzrok na psy. A popatrzcie, niektóre potrafią być tak wielkie, że aż trudno powiedzieć, czy to jest Yeti, czy niedźwiedź, czy też może lagun, bo wygląda to chyba tylko jak prawdziwy krakowski lagun. Zdecydowanie. Ale jak mają dobry dzień, no to te psy z gatunku szarko są jak najbardziej sympatyczne i pozują do zdjęć. Tutaj szarko jest po stronie prawej. Od Mijaczyny już jest krótka droga na południe nad jezioro Ochryckie. Można powiedzieć taki europejski Bajkał, bo to jest najstarsze jezioro, jedno z najstarszych jezior w Europie. Nad jeziorem Ochryckim znajduje się piękne, starożytne miasto Ochryda oraz naprawdę też malownicze góry Galiczica, które będą naszym następnym celem. Ale zanim dojdziemy w góry, zaglądniemy do zaułków Ochrydy. To jest miasto, które zdecydowanie warto zwiedzić z porządnym, historycznym przewodnikiem, bo tych zabytków i historii, i kultury jest tutaj naprawdę dużo. Ale też bez tego wystarczy przejść się po tych wąskich uliczkach, zobaczyć te domki rozszerzające się ku górze i po prostu cieszyć się genius loci, cieszyć, robić zdjęcia, to też wystarczy. Natomiast z błykiem historii jest zdecydowanie ciekawi. I historia Ochrydy i w ogóle to, co widzimy, jest rodzajem takiego, można byłoby powiedzieć, palimpsestu, czyli te historie są na siebie nadpisywane. Popatrzcie, tutaj jest cerkiew świętego Pantaleimona w okolicy, którą można by było określić jako pierwszy słowiański uniwersytet. Dlatego, że tutaj w Ochrydzie działali uczniowie świętych Cyryla i Metodego, święty Klemens i Neum. Tutaj rozwijali piśmiennictwo w języku starocerkiewno-słowiańskim. Tutaj też wymyślili używany do dzisiaj alfabet Cyrylicę. Widzimy, pisze Christos Voskrese i Macedończycy bardzo i Bułgarzy bardzo się obrażają, jak się mówi, że piszą, że ich język zapisywany jest rosyjskim alfabetem. To rosyjski język zapisywany jest macedońskim alfabetem, który tutaj właśnie w tym miejscu w Ochrydzie został wymyślony. Cerkiew stoi tutaj już od IX wieku, ale popatrzcie, można by było powiedzieć, że stała tutaj zawsze. I się zastanowić, jak to się stało, że w tak świetnym stanie przetrwała setki lat panowania tureckiego. No i właśnie nie przetrwała. Ta cerkiew została zupełnie zburzona, na jej miejscu został wybudowany meczet w XVI wieku i ten meczet sobie tutaj stał kilkaset lat. I dopiero później, w XX wieku, zburzono zabytek z XVI wieku i postawiono na nim rekonstrukcję cerkwi. Więc cerkiew wygląda na starą, ale tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie rekonstrukcja, dla której potrzeb zniszczono zabytek kilkusetletni, który z kolei postawiono na jeszcze starszym zabytku, więc historia zatoczyła koło i wróciła właśnie do cerkwi. I ta historia Macedonii właśnie ma dużo bogatych warstw. Im bardziej się w nich człowiek zagłębia, tym tak naprawdę jest ciekawiej. W okolicy właśnie są, gdziekolwiek się nie pojedzie, są naprawdę wspaniałe zabytki, chociażby jak ta cerkiew w świętym Naumie, już przy samej granicy z Albanią. W środku znajduje się grób świętego Nauma, do którego przyjeżdżają pielgrzymi słuchać, jak bije jego serce. Faktycznie tam, jak się przyłoży ucho do posadzki, to słychać taki bum, 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 bum. Naukowcy mówią, że to są przepływy podziemnych rzek, które właśnie przepływają z sąsiedniego jeziora Prespa do jeziora
Ochrydzkiego, ale wiadomo, że wierni uważają, że jest to bicie serca świętego Nauma, który tutaj właśnie razem ze świętym Klemensem doskonalił cyrylicę i piśmiennictwo starocerkiewno-słowiańskie. Do tej pory święci Cyryl i Metody i ten alfabet jest bardzo ważny w kulturze Macedonii i też można zobaczyć go w dość nieoczekiwanych miejscach, jak na przykład tutaj w hotelu Ambasador święci bracia sołuńscy patronują bufetowi i paróweczkom i jajecznicy. Właśnie, więc jak widzicie, historia się na Bałkanach zawsze znajdzie i kulturę. Ochryda słynie też ze swoich pereł sztucznych, bo wyrabianych z ości i łusek rybek, które żyją w jeziorze Ochrydzkim, zwanych uklejami. Natomiast ta receptura jest z lat 30. Została przywieziona z nad Bajkału. Nauczyły się ją dwie rodziny, Talew i Filew. Natomiast warto wiedzieć, że z perłami w Ochrydzie i z wieloma tego typu suwenirami jest zupełnie tak jak z oscypkami na Podhalu. Jeżeli wszystkie oscypki by były... Nie jest możliwe, żeby wszystkie oscypki, które się sprzedaje w Zakopanem, były prawdziwe, bo po prostu nie mamy tylu owiec. Nie da się tego zrobić. Tak samo nie ma tyle uklei, żeby zrobić tyle pereł, ile w Ochrydzie można kupić. Większość to muszą być wyroby z Chin czy z Włoch. Więc tylko kupując u Talewów i Filewów jesteśmy pewni, że mamy dokładnie to, co chcieliśmy, czyli perły, które nosi rodzina królewska w Szwecji, które nosi królowa angielska i tylko tam możemy do takiego szacownego grona dołączyć. Natomiast oczywiście na każdej wycieczce dużo osób dołącza do tego grona i jak najbardziej warto po górach sobie też zakupić perły w Ochrydzie. A kto nie lubi pereł, no to inne endemiczne ryby też są w jeziorze Ochrydzkim jak najbardziej ciekawe kulturowo, a mianowicie wyławiane i serwowane na stołach, czy to jako zupa rybna, czy grillowane, i okoliczni ochrydcy szefowie kuchni naprawdę potrafią je zrobić wspaniale, w sposób taki bardzo ze smakiem, nie psując ich, nie dodając niepotrzebnych rzeczy, po prostu grillując z cytryną i wydobywając ich smak. I tylko nad jeziorem Ochrydzkim tak naprawdę te rybki smakują aż tak dobrze. Nad miastem góruje wielka forteca cara Samuiła. Ona tutaj stoi już przeszło 1000 lat. Car Samuił był rówieśnikiem Bolesława Chrobrego mniej więcej naszego. I to był car Bułgarii, który przeniósł stolicę całego imperium do Ochrydy. Więc Ochryda była głównym ośrodkiem dużego państwa, które w swoim czasie, na początku XI wieku, konkurowało z Bizancjum. I gdyby wygrało, to tak naprawdę by było jedną z największych europejskich potęg. Niestety wojska cara Samuiła przegrały z wojskami cesarza Bazylego z Bizancjum w górach Bielasica, w wąwozie Klition w 1014 roku. No i cesarz bizantyjski wziął do niewoli kilkanaście tysięcy żołnierzy i okazał im naprawdę wyjątkową łaskę i pokazał im swoją dobroć. W taki sposób, że nie wbił ich na pale, tylko wyłupał im wszystkim oczy, a co setnemu zostawił jedno lewe oko, żeby mogli swoich kolegów do Ochrydy zaprowadzić z powrotem. Jak w dowcipach o Stalinie przecież. Mógł zabić, prawda? Ani tego nie zrobił, więc cesarz Bazylii naprawdę był dobrym człowiekiem. Zresztą do dzisiaj jest świętym i przedstawianym zawsze z aniołami, które właśnie jego dobroć bardzo doceniają. Natomiast przeszedł do historii jako Bułgarobójca, tak to jest jego przydomek. Natomiast jak łatwo się domyślić, car Samuił tutaj na tej twierdzy, jak zobaczył tych swoich biednych żołnierzy ślepych, oślepionych, to na ich widok umarł tutaj i właśnie miał atak apopleksji i umarł. Warto
powiedzieć też o fladze Macedonii, bo to już jest, bo Macedonia kilkukrotnie ją zmieniała w swojej historii. Na samym początku, na pierwszym slajdzie było takie słoneczko, słońce z Vergine, symbol starożytnej Macedonii znaleziony w grobie Filipa Wielkiego. To właśnie po pierwsza flaga Macedonii miała właśnie tamto słoneczko. Dopiero Grecy się absolutnie nie zgadzali na to, żeby słońce z Verginy było przez nich używane. Nałożyli embargo na Macedonię, była całkowita blokada tego kraju ekonomiczna. No i w końcu w 95 roku Macedonia skapitulowała. Koło Ohrydy znajdują się dwa jeziora, a między nimi taka pasmo górskie Galiczica. Najwyższy szczyt nazywa się tutaj Magaro i też jest bardzo fajnym pomysłem, żeby z tej Ohrydy wyjechać i zrobić sobie taką wycieczkę górską z widokami na dwa jeziora po dwóch stronach, zupełnie jakbyśmy byli w Norwegii na grani Besegen, gdzie widać fiordy i jeziora. To są widoki właśnie na jezioro Ochryckie z grani Magaro, a że wycieczka zajmuje dosłownie kilka godzin, to warto ją zdecydowanie odbyć. Zaraz, jeziora są dwa. Oprócz jeziora Ochryckiego jest też jezioro Prespa. Te jeziora są połączone ze sobą tymi podziemnymi przepływami i o ile jezioro Ochryckie podzielone jest między dwa państwa, Macedonię i Albanię, to jezioro Prespa znajduje się aż w trzech krajach jednocześnie. Jego brzegi znajdują się w Macedonii, Grecji i Albanii. Ludność, która zamieszkuje, to jest jedna grupa etniczna. Natomiast swego czasu mieszkali, były takie czasy w latach 80., że kilkaset metrów między jedną wioską a drugą decydowało o tym, czy człowiek mieszkał w miarę ludzkich warunkach w Jugosławii, czy też może żył w Grecji, która właśnie wstępowała do Unii Europejskiej i był obywatelem Zachodu, czy też może był w Albanii Envera Hoxhy, która była przecież najbardziej zamkniętym, totalitarnym krajem całej Europy, z których po prostu jedyne, o czym myślał, to żeby stamtąd uciec. Właśnie uciekano często przez jezioro Ochryckie, przez jezioro Prespa. No i co ciekawe, jest 2020 rok i się wszystko odwróciło. Macedonia jest otwarta, Albania jest otwarta, w Grecji jest ścisły lockdown, więc jakby powiedzieć właśnie tym biednym ludziom, którzy mieszkają po stronie greckiej, że kiedyś nadejdzie taki czas, że będą zazdrościć wolności tym ludziom z tamtego brzegu, tam gdzie siedzi Enver Hoxha, to by nie uwierzyli, ale tak właśnie teraz jest. Na jeziorze Prespa też, gdziekolwiek się nie pojedzie, są przepiękne, na przykład są wysepki, na których znajdują się stare cerkwie. Prespa jest chyba najlepszym na Bałkanach miejscem do obserwacji ptaków, bo mają i kormorany, i pelikany, więc jest to dla miłośników dzikiej przyrody miejsce świetne. I po stronie albańskiej są jeszcze wyższe góry niż Magaro. Się nazywają Mali Etate, czyli góry suche. Najwyższy szczyt Playa Pusit, też piękna wycieczka. My tam będziemy jechać na następnej wycieczce. Najpierw jedziemy do Macedonii, potem do Albanii na trekking w Krainie Orłów i tam właśnie sobie po tej albańskiej stronie podróżujemy. Jezioro Prespa jest też ważne z tego powodu, że właśnie nad nim Albania, Grecja i Macedonia podpisały porozumienie o zmianie nazwy. Grecji nigdy nie podobało się, że Macedonia nazywała się, ogłosiła niepodległość jako Republika Macedonii. Z tego powodu, że po pierwsze uznawali, że dziedzictwo Macedończyków to jest ich dziedzictwo, że Aleksander Macedoński i Filip przecież mówili w języku heleńskim, że nowy kraj kradnie im kulturę. A co najważniejsze, bali się, że kraj, który nazywa się Macedonią, może w pewnym momencie wytoczyć roszczenia terytorialne do tej Macedonii greckiej, w której przecież mieszka też całkiem sporo Słowian. Oni się deklarują jako Grecy, w większości mówią po grecku, ale jest też przecież mniejszość, która mówi w języku macedońskim. Zresztą sami bracia Cyryli Metody pochodzili z Salonik, więc tutaj tych Słowian jest dużo.
I Grecja uważała, że kraj, który się nazywa Republika Macedonii, może w pewnym momencie zacząć chcieć obejmować całą Macedonię. A byli już w XX wieku, wiedzieli, że te tereny zawsze były sporne. Wojny bałkańskie się toczyły przecież przed I wojną światową właśnie o ten teren. Dlatego powiedzieli, że póki my żyjemy, Macedonia pod taką nazwą nie wstąpi do NATO, nie wstąpi do Unii Europejskiej i blokujemy jej dostęp do wszystkiego. Grecy wymogli też, że na arenie międzynarodowej kraj nie nazywał się Macedonią, tylko nazywał się FYROM, czyli Former Yugoslav Republic of Macedonia, była Jugosławiańska Republika Macedonii. Nawet w polskich dokumentach znajdziemy takie określenie jak kraj BJRM. I ostatecznie wielokrotnie wcale nie pomogło zrobienie pomnika Aleksandra Macedońskiego i Filipa w Skopie, nie pomogło Macedończykom nazwanie lotniska na cześć Aleksandra Macedońskiego, Grecy byli coraz bardziej obrażeni, nie pomogło im wzięcie sobie do flagi słońca z Werginy, natomiast ostatecznie były różne pomysły, jak ten kraj mógłby się nazywać. Macedończycy mówili, że absolutnie musi się nazywać Macedonia. Grecy mówili, że nie może mieć w ogóle w nazwie słowa Macedonia. Potem wymyślono kompromisy, że się będzie nazywał Macedonia Wardarska lub Macedonia Skopie lub Macedonia Północna i ostatecznie w 2019 tutaj nad jeziorem Prespa podpisano porozumienie, że kraj będzie się nazywał Macedonia Północna. Zmienił nazwę, wszyscy Macedończycy musieli wymienić dowody, musieli wymienić tablice rejestracyjne, no i oczywiście nikogo to nie zadowala. Oni tak przez łzy mówią, że od tego czasu, jak zmieni nazwę na Macedonia Północna, to dołączyli do rodziny krajów nordyckich i zaczęło padać w kraju więcej śniegu. Co zresztą jest prawdą, bo w tym roku zaczęło padać więcej śniegu niż zawsze. No a my tutaj właśnie z Albanii podziwiamy i Macedonię Egejską, i Macedonię Wardarską, i jezioro Prespa pod nami. To tutaj jesteśmy w zagajniku Pinus Peuce, czyli sosny rumelijskiej, po macedońsku Moliki, co jest nieodłącznym znakiem, że znajdujemy się w górach Baba i idziemy na szczyt Pelister, czyli Mały Olimp. To jest najbardziej wybitny masyw w okolicach miasta Bitola i warto na niego pójść, bo jest to wycieczka dla naprawdę już porządnych piechurów górskich. Taka pętelka na Pelister zajmuje cały dzień. Jest to przeszło 20 kilka kilometrów, no ale widoki na jeziora i na trzy kraje są jedyne w swoim rodzaju. Tutaj są krajobrazy zupełnie tak szerokie jak na Korabie. Natomiast na samym szczycie znajduje się stacja radiowa, która daje telewizję i radio dla połowy Macedonii. Tutaj zawsze na Pelister chodzimy z przewodnikiem po lewej stronie, po prawej stronie nasz niezawodny przewodnik Metodi, czyli Manów, po lewej stronie nasz przewodnik z Pelistera, Jonche. Jonche pracuje właśnie w stacji radiowej, dlatego większość turystów może dojść tylko do stacji i ją zobaczyć. My zawsze wchodzimy do środka, pijemy kawę, a nawet w sekretnym pokoju zawsze widzimy przycisk, którym można wyłączyć radio dla całej Macedonii. Ale nigdy tego nie zrobiliśmy, chociaż oczywiście jak w każdym kraju by to miało tylko i wyłącznie dobry skutek i tak naprawdę jakbyśmy tak zrobili, to tylko byśmy się im przysłużyli. Na szczycie znajduje się też tabliczka poświęcona Murato Ilewskiemu, czyli macedońskiemu Jerzemu Kukuczce, najwybitniejszemu himalaiście z lat 80., którego Jonche jest synem. Dlatego tam na Pelisterze znajduje się takie duże miejsce pamięci po tym himalaizmie macedońskim. To jest pierwszy macedoński zdobywca Everestu i jeden z takich macedońskich lodowych wojowników. I warto pamiętać, że nie tylko Polacy mieli właśnie w latach 80. takie wybitne osiągnięcia w górach wysokich. Ze Słowian działali też naprawdę dobrze i Czesi, i Słoweńcy, ale również Macedończycy i na szczycie Pelisteru sobie można tego Murato przypomnieć, szczególnie jeżeli się, jak my, jest tam właśnie w towarzystwie Jonche. Ale po zejściu z Pelisteru
dojściu do Bitoli pozostaje już tylko to, co najprzyjemniejsze, czyli raczenie się macedońską kuchnią. Macedonia była, mówi się, że była najbardziej zacofanym regionem w całej Jugosławii. Ale po czasie okazało się, że wyszło im to na dobre. Przede wszystkim, że nie było tam przemysłu, była rolnicza, dzięki temu odeszła od Jugosławii bezkrwawo, ale dzięki temu też do tej pory mają prawdziwe jedzenie. Jak się je takiego macedońskiego pomidora, człowiek czuje, jakby po prostu zjadł kawałek słońca. Cebula jest słodka jak śliwka, dosłownie można ją jeść jak jabłko. Można ją jeść jak jabłko, no, papryki, wszystkie te sałatki są naprawdę absolutnie cudowne. Kiedyś w Bułgarii było takie jedzenie, ale niestety po wstąpieniu do Unii Europejskiej już tam weszły koncerny, zaczęli importować jedzenie i z Niemiec, i z Francji, natomiast Macedonia dalej jest takim spichlerzem, która sama dla siebie to jedzenie przygotowuje. No i Macedończycy mówią, że póki mają takie warzywa, takie mięso, no to są jednym z najbogatszych krajów w Europie, pomimo tego, że są najbiedniejsi. No i do tej pory przez właśnie takie wspaniałe smakołyki w Macedonii nie ma McDonaldów. W ogóle w Skopie nie ma ani jednego McDonalda, no bo po co McDonald, jeżeli można zjeść pleskawice, jeżeli można zjeść takie oto szaszłyki na szabli. Przecież jeść trzeba z fantazją, więc po co jeść z folii, jak można jeść z szabli. Po co McDonald, kiedy właśnie można sobie zrobić takie zapiekanki w ceramicznym kotle, kiedy można zjeść ślimaki, tak jak w Bitoli, albo kiedy mamy naprawdę na każdym targu wspaniałe przetwory, które są po prostu najlepszej jakości świata. I to też właśnie jest część Macedonii. I mówiąc już o tym, że Macedonia jest jednym z najlepszych w Europie miejsc dla pszczelarzy, gdzie jeszcze niektórzy kultywują zupełnie stare, oryginalne sposoby pozyskiwania miodu, też z dzikich pszczół. O ich życiu zresztą film dokumentalny zatytułowany Honeyland był nominowany do Oscara. My zawsze nie możemy pominąć tego, no bo wiadomo, że najważniejsze jest budować odporność, a czym lepiej zbudować odporność, jak nie miodem, propolisem czy mleczkiem pszczelim, które można tam zakupić. Takie mleczko pszczele co rano i człowiek jest zdrowy i ma mnóstwo siły do chodzenia po górach. No i z pszczelarzami też nie trzeba od nich kupować, można się z nimi zaprzyjaźnić. Niektórzy uczestniczy naszych wycieczek już nie wrócili z wycieczek i są pszczelarzami właśnie w Macedonii. Więc co? Pozostaje tylko pakować się, wsiadać do dowolnego wehikułu i jechać na majówkę do Macedonii. Odkrywać góry, odkrywać kulturę i odkrywać kuchnię macedońską, co jest chyba najlepszym pomysłem, jaki możemy na weekend majowy zrealizować. Więc ja Wam dziękuję i widzimy się w Macedonii już 29 kwietnia. Do usłyszenia. Dziękuję.